Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony mówi Olaf, to jest takie moje krótkie oświadczenie. Chciałbym przeprosić pana Krzysztofa Jackowskiego. Jeżeli jakoś przekroczyłem granicę, jeżeli jakoś pan Krzysztof czy Krzysztofie czy poczułeś się urażony, to przepraszam cię. Nie zamierzałem wyrządzać nikomu żadnej krzywdy, chciałem jedynie przekazać prawdę, ponieważ jestem takim żywiołowym człowiekiem, więc. Powiedziałem, jakby co czuję, jak reaguję emocjonalnie na te ostatnie jakby medialne rewelacje i na to, co Ty Krzysiek mówiłeś o Iwonie Wieczorek, Więc jakby ja zachowuję swoje poglądy. Jakby mam w sobie taką niezgodę na to. Tylko, że po prostu, tak po dwóch, trzech dniach wczoraj takiego natchnienia doznałem, że, że muszę cię przeprosić, jeśli przesadziłem, i muszę też widzów tych, którzy idą za tobą, przeprosić, jeśli przesadziłem, tak? Ale jeśli chodzi o samą opinię, to pozostaję przy swojej opinii. No i tyle. Tak to wygląda. Więc jeżeli tam te słowa były przesadzone, tak, bo może dla tych, co nie wiedzą, to ja odnoszę się do ostatniej audycji, tej, którą, która miała nawet dość dużo odsłon, 2200, e... doszedłem do wniosku, że ta liczba odsłon nie jest z tego powodu, że ja tam wpisałem imię Krzysztof Jackowski, to absolutnie, bo ja już robiłem ponad 100 audycji, gdzie jest wpisany Krzysztof Jackowski i nie było czegoś takiego, to jest tylko i wyłącznie przez to, że ja wpisałem imię Iwona Wieczorek i to tylko dzięki Iwonie jest tyle odsłon pod tą audycją, nie? To tam właśnie użyłem takich cierpkich słów wobec Krzysztofa Jackowskiego, właśnie, że mówiłem, że to, co on robi tylko w tej konkretnej sprawie, ta dana czynność, którą on robi w tej konkretnej sprawie, to, że dla mnie to jest obrzydliwe. To wszystko, co teraz powiedziałem, to jest bardzo ważne, właśnie, bo ludzie są zagubieni i jakoś źle odczytują moje słowa, dlatego ja czułem taką potrzebę, żeby to sprostować, żeby to dobrze wybrzmiało i żeby było dobrze zrozumiane. Jeżeli ja mówię, że to jest obrzydliwe, to mam na myśli, że. To dla mnie jest obrzydliwe, tak? Że w tym momencie dla mnie to jest obrzydliwe, tak? Mówienie, że ciało i wonny wieczorek nie istnieje, tak I bez patrzenia na uczucia rodziny i to wszystko to po prostu w tym momencie dla mnie to było. Nie? Dzisiaj po trzech dniach to jest tro troszkę inaczej e i, i chciałbym, żeby to wszyscy zrozumieli, bo niektórzy piszą, że Krzysiek jest obrzydliwy, to ja się z tym nie zgadzam. Krzysiek nie jest obrzydliwy jakby. Niektórzy nie wiem, że niektórzy chcą napisać, tak przekazać, że ja nie mam szacunku to nie, ja uważam, że każdy człowiek zasługuje na szacunek nie? mylą się też osoby, które piszą, że ja źle życzę Krzysztofowi to jest nieprawda. Oni pewnie nie wiedzą, że ja pisałem do Krzyśka maile, listy właśnie z takim proroczym ostrzeżeniem, właśnie, żeby bardzo mocno uważał na siebie właśnie na początku maja, bo po prostu może odejść z tego świata, Krzysztof Jackowski na początku maja, ja to pisałem już półtora miesiąca wcześniej i to wszystko się wypełniło, nie? tam nawet była dokładna, może nie instrukcja, ale takie po prostu zalecenie jakby tak, że z czym to jest związane, tak, że to było związane właśnie z mówieniem prawdy albo z niemówieniem prawdy, tak, z nawróceniem albo z odwróceniem jakby od prawdy od Pana Boga, nie? bo ci, co mnie znają, to wiedzą, że to wszystko łączę z Panem Jezusem, z Panem Bogiem i z wiarą, nie? to jest nieodłączne, Dlatego, powtórzę jeszcze raz, przepraszam, dlatego mylą się ludzie, którzy myślą, że ja źle życzę, tak, i ten, może dodam, że właśnie, jakbym źle życzył, to nie pisałbym listu do Krzyśka, jakbym źle życzył, to bym, nie wiem, no, to bym życzył, żeby dalej psikał sobie tym czymś na usta, nie, jak on często sobie tam psika tą nikotyną na usta, to... To przecież ja bym życzył, że o tak, psikaj, psikaj sobie więcej tą trucizną na usta, nie? A tak nie jest jakby, nie? Choć na samo to ja też jakoś tak zareagowałem, że to tak wydawało mi się takie obrzydliwe, nie? Że tak widziałem, że on psika tym, na te usta i potem widziałem te usta, które wypowiadają jakieś słowa i te słowa, które wypowiadały też mi się nie podobały. I, i na to też reagowałem, tak, ale to są tylko dane pojedyncze sytuacje, jakby tak. I my ludzie czujemy uczucia, reagujemy emocjonalnie. I to jest naturalne, to jest nasza po prostu, to jest nasze człowieczeństwo, nie. Ale też elementem człowieczeństwa jest właśnie to, że trzeba, ba, trzeba jakby postępować sprawiedliwie. I czuję, że sprawiedliwym postępowaniem jest w tym momencie właśnie przeproszenie, jeżeli przesadziłem, nie. Ja tak czuję, że lekko przesadziłem, nie. I za to Cię, Krzysiek, przepraszam, nie? Teraz tak bardziej ułożenie, jak to mi się ułożyło emocjonalnie w moim sercu, to bym użył bardziej takich słów, takich sformułowań w stylu czy to jest etyczne, o, czy to jest etyczne. Czy to jest etyczne mówienie, że ciało i wony Wieczorek nie istnieje. W tych okolicznościach, które ja podałem w ostatniej audycji, tak? Czyli tam, nie chcę do tego wracać, ale tam podawałem, tak? że Krzysiek tam mówił, że nie chce się ta, i cała reszta, to jest wszystko tam opisane. Nie? To czy w takich okolicznościach i w ogóle w tej całej historii, która dotyczy właśnie Iwony Wieczorek, czy to jest etyczne, to na to pytanie niech każdy sobie sam odpowie. No niestety w komentarzach nie ma, będzie można wyrazić swojego zdania, ale może niech każdy sobie odpowie w swoim własnym sercu. No, i Ty Krzysiek również, tak? I każdy z nas, i ja też, czy to jest etyczne yy, mówienie, właśnie, że ciało Iwony wieczorek nie istnieje? Ja poczułem takie silne uczucie, taką chęć, pragnienie, yy, nawet modliłem się, właśnie, że Boże, żeby Pan Bóg znalazł tą Iwonę, nie? Że jeżeli ktoś tak mówi, że nie istnieje, to ja prosiłem Pana Boga, że Boże, Panie Boże, żeby, żeby ciało Iwony było, żeby, żeby istniało, żeby można było znaleźć, jakby, nie? żeby znaleźć, jakby, żeby pokazać po prostu, że istnieje, nie? Ale to są tylko moje takie pobożne życzenia, nie? To są takie moje modlitwy, takie życzenia, żeby istniało, tak, żeby się odnalazło, nie. Żeby Bóg dał, żeby się znalazło, żeby kogoś natchnął i, i żeby znalazł, i, i żeby było, nie? I żeby się okazały te słowa nieprawdziwe, nie. Jak będzie, zobaczymy, nie? Nawet jeżeli tak będzie, że, że nie będzie istnieć, to, to i tak pozostaje to pytanie, czy to jest etyczne głoszenie takich test jakby, nie? Na, w takiej historii. Nie? I to wszystko. To tak to wygląda to moje krótkie oświadczenie. Czy podsumujmy właśnie, żebym wiedział, że powiedziałem wszystko, czyli właśnie że chciałem przeprosić, drugie, że w filmach z krzyżkiem komentarzy nie będzie. I tutaj też komentarzy właśnie nie będzie, tak? Ewentualnie stworzę taką ankietę, tak, żeby każdy się wypowiedział, czy to jest etyczne, czy to nie jest etyczne. Choć myślę, że to nie będzie takie miarodajne, socjologiczne badanie, co sądzi polskie społeczeństwo o tym, nie? Bo myślę, że zdania były, byłyby mocno podzielone, nie. Potem. bo Rozumiecie, tak, że jakby na takim kanale dziwnym, to to jest specyficzne grono ludzi i to, i to nie jest jakby standardowy przekrój polskiego społeczeństwa. Więc tak, przeprosi, przeprosiłem. Jakoś wytłumaczyłem, tak? Yy, co tam jeszcze? Źle życzyć, to nie życzę, tak? Życzę, żeby... Krzysiek, żebyś nie psikał sobie tym, <grytanie> tym, co mi się wydaje obrzydliwe, żebyś nie psikał sobie na usta. Dobrze, że rzuciłeś fajki yy, i ten... Yy, I po prostu już przez w ogóle psikać. Widziałam ostatnio, że nie psikasz, to może już, może już w ogóle nie psikasz, to nie wracaj do tego, nie psikaj. Tymi tam obrzydlistwami na te usta. <grytanie> Zachowuj czystość. Yy, I ten... I co tam jeszcze? Nie wiem, aha, że niektórzy mówią tam, że ten, tam, że, 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 że ja źle życzę, no to nie jest tak, że ja źle życzę, i jeszcze, że aha, że ja się chcę wybić tam, czy. Czy, czy coś tam za pomocą Krzysztofa, jakieś takie rzeczy, to nawet sam Krzysiek mówił tam nie, że tam że ktoś się chce podpić, czy wybić, czy coś tam nie. Możesz Krzysiek sobie myśleć, co chcesz, jakby ludzie sobie mogą myśleć, co, co chcą. Ja jestem jakby od samego początku, jakby tutaj nauczony, że to nie jest tak, jak nam się wszystko wydaje, i ja osobiście uważam, że. Jak ja często przyrównuję właśnie do takiej jakby swoistej walki, jakby Krzysztofa i mojej, bo to jest taka moja duchowa walka, właśnie Krzysie Jackowski i Olaf w to jest taka duchowa walka Goliata Krzysztofa i Dawida Olafa. To, że ta walka już przeminęła, że ta walka już dawno się skończyła, że ta walka, że Goliat został już dawno pokonany, nie? Goliat już dawno padł i został pokonany. Nie ma Goliata, nie? A to, co jest teraz, to jest tylko czas, jakby że mała grupka ludzi jeszcze może to zrozumieć. I potem jest koniec. I tyle. To Ja tak uważam, tak? I czyli właśnie, może ja mówię zbyt enigmatycznie, to ja to wytłumaczę w dwóch zdaniach, okej. Okay? Krzysiek całe życie szukał osób zaginionych, okej? Okay? Ileś znalazł, ileś nie znalazł. To jest wszystko sprawa dyskusyjna, wielu ludzi w ogóle neguje, że coś takiego istnieje. Każdy ma swoje racje, jednak w największych poszukiwaniach w historii Polski to nie Krzysiek wskazał poprawnie lokalizację, wskazał kilka błędnych lokalizacji, a jakoś tak dzięki Bożemu natchnieniu mi się udało wskazać lokalizację zaginionego Dawida z Warszawy w największych poszukiwaniach w historii Polski. I to było rozłożenie właśnie Goliata na jedną opatkę, a rozłożenie na drugą opadkę to właśnie jak Krzysiek pół życia, pół kariery która trwa 30 lat, to 15 lat jakby zapowiadał wojnę, no to w końcu po 15 latach doczekaliśmy się wojny, e, jednak e, Krzysiek nie dawał nigdy żadnych ram czasowych, nie? A przepowiednie bez ram czasowych nie mają żadnego sensu, nie? Bo to, że spadnie asteroida, to wszyscy wiemy, nie? Ale czy ona będzie jutro, czy ona będzie za 100 lat, no to jest ogromna różnica, nie? Więc jak ktoś powie, że spadnie asteroida, oczywiście, każdy będzie Krzysztofem Mackowskim. Jeśli ktoś powie, że będzie wojna, Oczywiście będzie. Każdy będzie Krzysztofem Jaskowskim. Jeśli ktoś powie, że będzie pokój, też, prawda? Że wybuchnie wulkan, też. Każdy wszystko ten... Muszą być ramy czasowe. Bez ram czasowych to nie ma najmniejszego sensu. Nie? Eee, chyba, że poda się jakąś sekwencję, sekwencję wydarzeń. Jak Krzysiek powiedział właśnie, że będzie wojna, ale że wcześniej ludzie będą bali się oddychać. To jest taki mały zrębek sekwencji. Nie? To daje nam jakiekolwiek ramy. Nie? No I to jakiś sens miało z tą wojną. Nie? No ale... 15 lat trzeba czekać. Nie? Więc jak Krzychu musiał zapowiadać 15 lat tą wojnę. Zapowiedział ją tylko z sekwencją, że wcześniej będzie coś takiego, że ten, tak, że ludzie będą mogli się oddychać. No to mi z kolei udało się zapowiedzieć właśnie nie w takiej sekwencji, która trwała 2,5 roku trwała, czy dwa lata trwała ta sekwencja, czyli można powiedzieć, że Krzysiek zapowiedział wojnę z dokładnością co do dwóch lat, albo co do czterech, czy do dwóch lat, to mi się udało przepowiedzieć wojnę z dokładnością co do jednego dnia. nie? Nie dwóch lat, tylko jednego dnia. A potem, żeby postawić kropkę na di, to jeszcze pan Bóg dał taki sen, który pokazał, że jeszcze przepowiedziałem, właśnie stan wojenny na Ukrainie z dokładnością co do jednej godziny, żeby nie było żadnych wątpliwości, także po trzykroć, jakby, tak? Czyli największe poszukiwania w historii Polski, zapowiedzenie wojny co do jednego dnia i zapowiedzenie stanu wojennego z dokładnością co do jednej godziny. Więc, jakby to wszystko, jakby. Spowodowało, że, że po prostu tu się z dawno pokonany i ta walka się już jakby skończyła. Więc, jak ktoś tam mówi, że ja się chcę wybić na, na tym, nie wiem, no nie zgadzam się, jakby. No w sensie ja uważam, że fenomen krzyśka jest nie do powtórzenia, że to jest po prostu cała historia 30-letnia, że to jest tak ogromna maszyneria, taki przemysł, maszyna taka jakaś medialna, że to nie ma szans jakby tak. Ja jestem nieznanym człowiekiem i tego się, jakby, nie przebije, tak. Ja tylko reprezentuję prawdę. I kto jest z prawdy, prawda go interesuje, to po prostu słucha tych słów, które pokazują prawdę, jakby tak. I to wszystko, nie? To zawsze było. Grono ludzi małe. Grono ludzi, których prawda interesuje i dla których prawda jest najważniejsza, jest gronem małym, nie? I tyle. Więc ja nie sądzę, że, że ten nie. Że, że ja się wybiję, tak? Ja nie jestem medialny, nie? Żeby być medialnym, to trzeba nieść taki przekaz, który jest ze świata, nie? Jak jest świat i coś się światu podoba, to trzeba iść za światem, ze światem, jakby tak? Ale tylko martwe ryby płyną z prądem, nie? Żeby być żywą rybą, trzeba być żywym. I. Wtedy trzeba się odwrócić od świata, tak? Trzeba odwrócić się do świata i zwrócić się do Pana Boga. Nie? To jest to, co ja przedstawiałem właśnie w tych poczuciach do, do, dotyczących właśnie biskupów, dotyczących właśnie duchownych właśnie na jasnej górze po, w Polsce, jakie ja często właśnie słucham sobie apelu. z górskiego właśnie. I, I czułem już takie zachwiania właśnie, że że tam za bardzo się zwracają ku światu. Ci osoby duchowne, wysoko w hierarchii postawione, zwracają się za bardzo ku światu, mówiąc o mistrzostwach w piłce nożnej, o jakimś katarze czy takich rzeczach. To są marne rzeczy. To jest świat. I jeżeli kogoś interesuje prawda, to nie może iść ze światem. Nie? Musi odwrócić się od świata tak? I, i pójść za. Chrystusem. I taka jest moja właśnie misja tutaj właśnie, czyli misja, jakby żeby przywrócić wiarę, żeby przywrócić wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. I żeby była jasność, ja nie jestem osobą duchowną, jestem zwykłym gościem tutaj z Gdańska z dzielnicy I, i tylko takie coś się stało, że właśnie dwa i pół roku temu w nocy mi się Pan Jezus i. Zabrał papierosy. No, znacie to historię, a ci, co chcą poznać, to muszą się cofnąć w audycjach, albo będę u kolejne audycje po prostu, nie? Dobra, to może na tyle skończę. Eee, oczywiście nielubiany, e, tam przez większość, niezrozumiany przez wielu e, i wyszyzany przez e, e, licznych. E, spokojnie się nie załamuję, kroczę dalej e, w mojej misji. Będziemy e, obrabiać e, e, dalej jakby Krzysztofa i i wszystkich pozostałych, bo jeszcze będzie poczucie dotyczące wszystkich pozostałych wróżów, wróżów wróżek, jasnowizów jakby i cała reszta, to jest moje ulubione poczucie, chociaż ono było w głębokim stanie natchnienia, ale ten, żeby, żeby tak sprawiedliwie, właśnie potraktować Krzyśka, to, to trzeba też sprawiedliwie potraktować, właśnie wszystkich innych pozostałych, widzących, jakby nie, że tutaj raczej nie pozostanie suchej nitki, po prostu nie. Każdy, kto nie zwróci swojej twarzy ku Chrystusowi, będzie. Ja już mówię, co będzie. Dobra. To tyle. Chyba lubię enigmatycznie przemawiać. No trudno się mówi. Wiem, że mój przekaz jest trudny, ale no. Tak już zostawmy. Ja tą audycję w ogóle kilka razy staram się nagrać i to wersję już zostawiam, bo już nie jestem w stanie robić poprawek. Nie? Dobra. I jeszcze chciałem powiedzieć no jedno rzeczko. Kurczę, mi z głowy wyleciała sekundka. Miałem przeprosić, miałem to, goliat pokonany, to, że będą audycje, ale nie będzie komentarzy, to, że nie chcę urażać i w każdej następnej audycji będę starał się przestawiać jakby to, co ja myślę, ale właśnie bez zbędnych emocji i starając się to. Jak tylko będę mógł potrafić, będę starał się to ubierać w słowa... Odpowiednie, żeby nie uradzić, nie? Zawsze, zawsze Krzysiek możesz do mnie zadzwonić. Masz do mnie numer telefonu, masz do mnie Krzysiek adres, numer telefonu, maila, masz wszystko. Ja do ciebie dzwonię tylko no nie, nie mogłem się do ciebie zadzwonić, ale pisałem maile. Masz maile, ja tu w ogóle pokażę. Widzą właśnie maila z listem i ten list pokażę które właśnie ci pisałem właśnie z ostrzeżeniem, właśnie, żebyś uważał właśnie, bo się bałem, że odejdziesz po prostu, nie? Bałem się, że odejdziesz i czułem silne poczucie, żeby Cię ostrzec i ja ci ostrzegłem i dzięki Bogu żyjesz, nie? I ja dziękuję Panu Bogu, że żyjesz i, i każdy człowiek, nie, bo pani Boże zaprowadź każdą duszę do nieba, tak się modlimy, nie? Dla tych, którzy się modlą jeszcze w ogóle. Modli się was z was ktokolwiek? <grym> bo ja się czasem modlę, nie? Dobra. Jeśli nie, no to z, zachęcam do powrotu do, do, do modlitwy, nie? Dobra, to to tyle. A, i jeszcze nie wiem, czy o tym mówiłem. Kurczę, bo teraz minął 15 minut, już nie pamiętam, czy o, o tym mówiłem. To, to powiem jeszcze raz, słuchajcie, że jak ja mówię właśnie osoba z Czuchowa, czy, czy widzący z to ja nie chcę, żeby to brzmiało, to może brzmi czasem, bo ja buzują we mnie emocje, to może tak czasem brzmieć właśnie, że to może być jakoś bez szacunku, to będę starał się zawsze mówić, żeby to było ze szacunkiem, tak, czyli tu chodzi o osobę z Czuchowa, chodzi o Krzysztofa Jackowskiego, ale ja nie chcę propagować jakby imienia Krzysztofa, tak, ja chcę propagować imię Jezusa Chrystusa, nie, bo Jezus Chrystus jest taką osobą, takim Świat chciałby zapomnieć o Jezusie Chrystusie, a ja nie pozwolę na to, żeby zapomniał. Ja chcę przywrócić wiarę w Jezusa Chrystusa i na tym polega moja misja. Przywróć moją wiarę, przywróć moją wiarę, nie? Przywróć moją wiarę, czyli właśnie w jakikolwiek sens jest w tych proroctwach, poczuciach, przepowiedniach, tłumaczenia snów i tym wszystkim, to jest to, żeby przywrócić wiarę w Jezusa Chrystusa, nie? I tyle, nie. I tak zakończymy, bo to też będzie dźwignia do następnej audycji, w której właśnie chciałem wytłumaczyć właśnie gdzie był błąd krzyżka, nie. I to też będzie sprawdzona przepowiednia. No zobaczycie, zobaczycie, bo to będę musiał się trochę napracować, i ale wam przedstawię właśnie o co chodzi jakby, nie. Dlaczego czasem tak jakby niebezpieczeństwo jakby czyha nad krzyżkiem, nie. I, no i tyle. Dobra, to co, kurczę, z trochę długo mówiłem, ale już nie będę tego kasował, już musi to tak zostać, chociaż to jest chyba taka najsłabsza wersja, no, no ale trudno. To dzięki za uwagę, trzymajcie się, no nie wiem, no, przepraszam ludzi wierzących, czy new Age czy innych, no, nie odsączymy tych, nie odsączymy tych przepowiedni, tak, od, od, ten, tak, od tej treści chrześcijańskiej Ta, y, moje przekonanie jest chrystocentryczne nie? dla mnie jakby y, to jest w ogóle dzisiaj niesamowite poczucie niesamowite sms, ale to ja chyba będę robił jakiegoś, wydaje mi się, że będę robił innego rodzaju audycję chyba tylko dla wierzących wiecie, bo to już jest ten duży odlot i to może niektórzy ludzie co Krzyśka całe życie słuchają to może by skumali ale nie wiem chrześcijanie mają szansę, więc jakby nie wiem Muszę się zastanowić to. Mam nadzieję, że Pan Bóg to poprowadzi, ale dzisiaj były bardzo duże odczucia. Napisałem SMSy i tam też pojawiało się takie poczucie właśnie, że ten, tak, że, że Kościół ludzi Jezusa to jest po prostu takie koło ratunkowe rzucone przez Chrystusa w historię, jakby, nie. I no i tyle, nie? Więc ten, kto może, ratuj się kto może. Dobra, dzięki. A, i jeszcze z tym snem. Z tym końcem świata, bo to w ogóle widzę, że bardzo wiele osób nie zrozumiało z tym, ten, ja jestem zadziwiony. Słuchajcie, to powiem Wam szybko. E, powiem Wam szybko o co chodzi z tym snem, z końcem świata, tak? A, e, a potem zrobię osobną audycję. Słuchajcie, sen. Tak? Śni się, sen, że dzwoni pijany, bełkoczący policjant, tak? Szukający Iwony wieczorek, tak? I mówi, że 13. oficjalnie rozpoczął się koniec świata, nie? Co to oznacza się? Boże, jak dzwoni. I dzwoni w tym śnie, to jest chyba noc z czwartku na piątek, i mówi rozpoczął się. To znaczy się, że już od czwartku musiały trwać jakieś czynności, tak? Oficjalne. Ale rozpoczął się 13 grudnia, to chodzi o to, że oficjalnie rozpoczął się. To znaczy się, że 13 chyba tam, czy 14, 13 musiała być pewnie decyzja wydana, a 14 były te pierwsze aresztowania, tak? Tu o to chodzi. Zwróćcie uwagę, jakby śni się ten sen, to jest wszystko tu udokumentowane. Śni się ten sen. Nic się jeszcze nie dzieje, nic jeszcze się nie dzieje, ale śni się ten sen i dzwoni policjant, który szuka Iwony Wieczorek. Bełkocze, taki bełkoczący, jakby mi się wydaje, że to jakieś wioski albo jakiegoś małego miasta. I o co się okazuje? Następnego dnia w sobotę ujawniają wizerunek tego gościa z ręcznikiem właśnie, czyli jakiegoś takiego gościa z wiochy czy spoza Gdańska, bełkoczącego właśnie, tak? I ten ujawniają jego wizerunek. Następnego dnia w niedzielę ręcznik zgłasza się na ten, składa zeznania, jest wypuszczony, tak? I potem, dzień czy dwa dni później, jest wydana decyzja: 13 i 14 są aresztowania, jakby nie. I to jest znaczenie snu, nie? Ja wiem, że wielu ludzi chciałoby widzieć apokalipsę już dziś, nie? Ale to nie od Was zależy apokalipsa, tylko od Pana Boga, nie? I to tak samo jak była kiedyś taka przypowiednia właśnie, że wynikiem jakby wojny na Ukrainie będzie właśnie, że polegną cztery kraje, a Polska się ostanie, tak, I, no i ci, co poddali się energii strachu, tak, to myśleli, że nie wiem, polegnie Białoruś, Ukraina, w ogóle cztery kraje polegną, tak, i ledwo Polska przeżyje, tak, a to się okazało, ja to pokazałem w filmie, pod tytułem polegną cztery kraje, tak, to wszystko wytłumaczyłem, tak, że strach ma wielkie oczy, nie, i tak samo tutaj jest jakby, tak, ale to jest w skrócie, to jest w skrócie, bo to jest wielopoziomowe, i to dla nowych widzów to jest nieosiągalne, żeby zrozumieć, więc teraz mówię w skrócie, że po prostu sny są nami, ale sztuka ich tłumaczenia to jest jakby zupełnie inna bajka, nie? I po prostu cała prawda jest w Piśmie Świętym, w Biblii, i tyle. O, zresztą co do Pisma Świętego, to Wam pokażę, że tutaj właśnie, o, tu jest Pismo Święte od widza, i wczoraj, jak nagrywałem te przeprosiny do, do Krzyśka, to poprosiłem Pana Boga, Panie Boże daj tu jakiś cytat, bo po prostu ten, i Pan Bóg dał mi, słuchajcie, cytat, którego zawsze słuchałem, szukałem, no i znalazłem, to jest pierwsza księga Samuela, na tym skończymy, tak, to jest taka końcówka i kończymy audycję, bo muszę już to szybko obrabiać i lecieć, to, słuchajcie, pierwsza księga Samuela, werset dziewiąty, to jest, czy rozdział dziewiąty, Boże, bo ja tak się znam na tym, że bo ja dopiero, wiecie, ja dopiero się uczę, nie, i ten, tak, słuchajcie, a wiem, przepraszam. Pierwsza księga Samuela, rozdział dziewiąty i werset dziewiąty, dlatego ja się zamieszałem, przepraszam. I tu mamy tak, słuchajcie. Dawniej w Izraelu, kiedy ktoś szedł poradzić się Boga, tak mówił. Chodźcie, pójdziemy do widzącego. Dzisiejszego proroka bowiem dawniej nazywano widzącym. Widzicie? Dzisiejszego proroka dawniej nazywano widzącym. To może dawnych proroków dzisiaj nazywa się jasnowidzącymi, nie? Ale wiecie, jak to jest. To jest... Z Pismem Świętym trzeba uważać. Trzeba być ostrożnym i yy, trzeba prosić o y, Pana Boga po prostu o natchnienie, żeby je dobrze zrozumieć, bo można... Trzeba po prostu chcieć prawdy i wtedy można dobrze zrozumieć, a inaczej to, to ten, nie To tyle, to, bo, bo chodzi o to, że, żeby nie zapominać, tak? że byli prorocy, ale setki razy więcej było fałszywych proroków, jakby tak. I, i, i to jest różnica, tak? co mówił Izajasz, a tam jakiś ten, czy, czy inni, a, a, a setki innych proroków, tak. Więc może to tak samo jak są jasne widzę, są też ciemno widzę, tak albo albo niedowidzę, albo niewidzący, tak. Różnie może być, więc trzeba uważać, jakby i, i tyle. Dobra, to na tym skończymy. Słuchajcie, mam nadzieję, że wytłumaczyłem. Dzięki za uwagę. Sorry, że nie masz żadnych komentarzy. Chętnie bym poczytał, ale mówi się trudno. Pewnie nie został zmiany, mówi się trudno. Moja misja jest wykonana. Pan wzywa swoje owce. Pozdrawiam. Do widzenia z Panem Bogiem. Hej.